Witam Was wszystkich dzisiaj na wykładzie o chmurze. Ja nazywam się Piotr Kruk, pracuję w Dream Labie od 3 lat w dziale Cloud, gdzie zajmuję się automatyzacją, szeroko pojętą i też i niezawodnością naszych usług i naszego Clouda. I w Dream Labie zajmuję się i opiekuję się jedną z największych chmur w Europie dla spółki mediowej Dream Lab, która jest jedną z największych, to jest hubem technologicznym dla jednego z największych mediowych, że tak powiem, mediowego huba tak naprawdę. To są nasze marki, które my utrzymujemy. I perspektywy wykładu to jest bardzo ważne, ze względu na to, że te marki i portale z wiadomościami społecznościowymi mają swoją specyfikę, zwłaszcza jeżeli chodzi o stronę clouda. Portale mediowe specyfikują się tym, że mają bardzo ciekawy ruch. Jeżeli jest jakieś wydarzenie, na przykład śmierć prezydenta Adamowicza, albo rezygnacja Jurka Owsiaka, o którym opowiem od strony clouda pod koniec prezentacji, to my otrzymujemy bardzo wysokie obciążenie ruchu. Ruch rośnie wykładniczo, bo wszyscy użytkownicy przestają robić to, co robią, zaczynają korzystać z portali z wiadomościami. Tak samo rośnie nam kaskadowo obciążenie wszystkich serwerów. Żeby temu podołać, potrzebujemy bardzo dużej, dobrej skalowalności, bardzo dobrej automatyki. I nasza chmura, którą rozwijamy od 9 lat, od roku 2010, spełnia te wyzwania. I te wyzwania są takie, że mamy około 300 programistów, którzy pracują non-stop, rozwijają około 2000 aplikacji. To się równa 350 wdrożeń dziennie do 500 wdrożeń. To jest tak około 350 do 500. I to wszystko jest poddane ciągłemu ruchowi. Te aplikacje są używane przez 30 milionów unikalnych użytkowników. To się równa około 2 miliony requestów HTTP na minutę do naszego systemu. I to wszystko zaczęło się tak naprawdę od roku 2003. Nasza firma już ma 20 parę lat. Wcześniej to była firma, która tak naprawdę była Onetem. To był dział techniczny Onetu, który przez swoją dojrzałość jakby techniczną rozrosła się i przestała się samodzielną firmą, która zaczęła obsługiwać około 150 brandów. I w roku 2003 nie wyglądało cloudowo, raczej wyglądało to w ten sposób. Ja osobiście wtedy się zastanawiałem, do którego gimnazjum pójdę i rok później dostałem swój pierwszy komputer, który miał 256 MB. Wtedy rzeczywistość wyglądała inaczej. Nasze serwery miały około 2 procesory, 8 GB i było tylko kilkanaście szaf. Czyli możemy powiedzieć, że jeżeli byśmy zebrali urządzenia wszystkich uczestników festiwalu, to byśmy mieli większą moc obliczeniową niż my mieliśmy wtedy. Ale problemem tak naprawdę nie była wtedy moc obliczeniowa, bo to dawało radę. Problem było to, że jak to wyglądało utrzymanie od strony takiej zespołu Unixowego, administratorów systemowych. To wyglądało w ten sposób, że mieliśmy sobie nasze szafy serwerów, mieliśmy procedury i mieliśmy płytę instalacyjną. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że każdy podchodzi do serwera, wkładał płytkę instalacyjną, jechał z procedury i tak to polegało. Dawaliśmy sobie radę tak w roku 2003, czyli to było około 6-7 lat, tak trwało. Do momentu tego wydarzenia, to jest Narodowy Test Inteligencji TVN-u, wydarzenie polegało na tym, że użytkownicy widzieli pytanie na stronie, logowali się tam, odpowiadali na to pytanie i czekali na kolejne. Wszystko było synchroniczne, czyli wszystkie odpowiedzi musiały spłynąć w takim okresie czasu odpowiednim, bo to był oczywiście konkurs, prawda? Gdzie pytania były po kolei, ale jak to wyglądało, fajne wydarzenie, prawda, ale jak to wyglądało od strony naszej infrastrukturalnej. To jest najgorszy typ ruchu i najgorsza rzecz, jaką można spotkać w swojej pracy od strony utrzymania serwerowej, utrzymania clouda. Bo to się równa wykładnicze skoki ruchu w krótkich odstępach czasu. Czyli potrzebujemy bardzo dużej skali serwerów do tego przygotowania. Ok, robiliśmy takie wydarzenia wcześniej, na taką skalę damy radę. Przeinstalujemy te serwery ręcznie z płytki. Mamy procedury, mamy ludzi, damy radę, to potrwa jakiś tam czas. Wszystko fajnie, ale biznes poinformował nas o tym wydarzeniu tydzień przed. Pomyślmy sobie, że instalacja ręczna takiego serwera kosztuje godzinę do dwóch. Razy ilość serwerów w szafie, razy kilkanaście szaf. Nie ma szans, żebyśmy zdążyli. To jest niemożliwe. Każda praca ręczna, to jest bardzo istotne podczas tej prezentacji, kosztuje. Bardzo dużo czasu, każda ingerencja ręczna na serwerze, każde zalogowanie się kosztuje. I w tym czasie jedno, co nas uratowało, to jest to, że w ciągu 2-3 dni, pracując praktycznie nasz zespół administratorów systemowych,
napisał automatyzację instalacji serwerów. Czyli to polegało na tym, że tak naprawdę mieliśmy już wpinanie tylko serwerów do szafy, rekablowanie, odpalanie skryptów, serwer był zainstalowany. Dzięki temu zdążyliśmy. Wniosek z tego był jednoznaczny. Musimy automatyzować wszystkie prace powtarzalne. Nie możemy sobie pozwolić na taką sytuację, w której biznes znowu do nas przyjdzie tydzień przed i powie: hej, bo to się dzieje. Musimy być na to przygotowani, musimy być szybsi i zwinniejsi. I w tym czasie powstała koncepcja modułów. Stwierdziliśmy sobie, że tą serwerownię, którą teraz wynajmujemy, one są w różnym stanie. Może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś wyłączy ten kabel od internetu albo się o niego potknie. To był rok 2003, to był trochę taki dziki zachód czasami w serwerowniach. I stwierdzimy, że będziemy mieli jedną serwerownię główną, będziemy mieli serwerownię zapasową, na którą się w razie problemów przepniemy albo wykorzystamy serwery z serwerowni zapasowej do obsługi zwiększonego ruchu. Wszystko fajnie. Stwierdzimy sobie, że zautomatyzujemy sobie ten portal, który utrzymujemy. Czy będziemy to blokować w takich blokach fizycznych, czyli mamy na przykład taki Onet, mamy takie Zoom i mamy taką sympatię. Za każdym z tych bloków kryje się kilka serwerów. To są serwery bazodanowe, aplikacyjne, load balancerów, etc. I te serwery będziemy sobie skalować, będą lokalnie zautomatyzowane, jest ok. Ewentualnie w przypadku najgorszego problemu dopniemy kolejne serwery do tych, będziemy mieli przygotowany dawców organów do wpięcia do modułów w przypadku zwiększonego ruchu lub jakiegoś incydentu. Wszystko fajnie i to rozwiązywało też jeden problem. My do tego czasu żyliśmy tak, że wszystkie serwery nasze były spięte w jedną sieć, czyli awaria w jednego portalu afektowała na wszystko. Więc tak naprawdę każdy moduł też miał niezależną sieć, czyli był niezależny od innych modułów. Jego awaria była zamknięta w ramach tego bloku. Ale możemy sobie o tym pomówić. Zobaczmy jednak efekty. To jest wykres godzinowy wdrożenia przed wdrożeniem i po wdrożeniu modułów. To jest wykres czasów odpowiedzi na naszych stron internetowych dla użytkowników. Czyli widzimy tutaj, jak nasze serwery odpowiadały przed i jak po. Jak możecie się domyślać, to jest moment wdrożenia Onet modułów. I tutaj widzimy już wyrównanie ruchu, moduły zaczęły być izolowane, rozproszyliśmy obciążenie serwerów. Jest to ustandaryzowane. Fajnie, mamy automatykę pierwszą, już tak wcześnie. No i dochodzimy do roku 2010. W tym czasie dorobiliśmy się własnej serwerowni, do której przenieśliśmy nasze moduły bez ani jednej sekundy niedostępności, ani jednego serwisu. Duży sukces, moduły się sprawdzają świetnie. Wszystko jest zautomatyzowane, pracujemy nad tym 7 lat. Ale do roku 2010, kiedy okazało się, że nasza automatyka i ta architektura to za mało. Dlatego, że zaczęliśmy się rozrastać, jak i też w roku 2010 zdarzyły się dwa duże wydarzenia, które kompletnie przekreśliły to. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy spółką, którą obsługujemy dużo portali informacyjnych, mediowych. Co się mogło zdarzyć w roku 2010? Zdarzyło się to. O godzinie 9 jeszcze podawano, że to są problemy z lądowaniem. Były pierwsze telefony do serwerowni, pierwsze pytania do osób dyżurujących na miejscu, 24 godziny na 7. Czy mamy moc? Czy wystarczy nam wytrzymać ten ruch? No, odpowiedź była prosta. Mamy 50% zapas w modułach wiadomości, mamy 50% zapas per moduły. Jest ok, damy radę. I tak wygląda, to jest wykres miesięczny z tego kwietnia. To jest 10 kwietnia. Widzimy dwukrotny przyrost ruchu, aż do momentu sprowadzenia ciała prezydenta do kraju. Ten ruch się utrzymywał. Jak już mówiłem wcześniej, dwukrotny wzrost ruchu, prawda? Ale to tak fajnie nie wyglądało. Jednak wszyscy wiemy, że to nie były problemy z lądowaniem. I w module wiadomości to jest 10-krotny wzrost ruchu. To jest 1000% zwiększone obciążenie wszystkich serwerów, które obsługiwały moduł wiadomości. I jak to się mogło skończyć? Za chwilę powiemy. Ale warto zanotować jeszcze jedno. My tylko taki ruch zanotowaliśmy, zanim wszystko padło. Zanim nam monitoring padł, zanim wszystko nie padło. To skończyło się niedostępnością wszystkich naszych usług. Przez godzinę nie pracowały redakcje. Przez godzinę nie podawaliśmy żadnych aplikacji, żadnego ruchu. To była totalna klapa z punktu widzenia nas jako infrastruktury. To była kompletna klapa. Zaczęliśmy się zastanawiać, co możemy z tym zrobić i analizować sytuację szybko, jeszcze szybciej. Zaczęliśmy analizować, jak to wygląda w innych modułach.
To był moduł rozrywki, kontra moduł rozrywki w ten dzień i w normalny dzień. Okazuje się, że tak naprawdę nie mieliśmy skoku użytkowników. Nasi użytkownicy przestali robić cokolwiek innego. Przestali oglądać horoskopy, grać w gry, czytać newsy sportowe i interesowało tylko to, co się tam dzieje. Więc decyzja, jak widzimy też na tych wykresach, jest proporcjonalny spadek ruchu na innych modułach. Decyzja była tylko jedna. Skalujemy się, bierzemy dawcę narządu z innych modułów, wyciągamy z nich serwery, przepinamy, wszystkie ręce na pokład, cały zespół infrastrukturalny unixowy został wezwany do pracy. To była sobota. Wszyscy pracujemy, skalujemy usługi, żeby podawać dalej portal, żeby podawać wszystkie wiadomości. Wszyscy na miejscu. W ciągu godziny się wróciliśmy do normy, zaczęliśmy podawać ruch. To był najszybszy i najlepszy rezultat w całej Polsce ze całej naszej konkurencji, ale to nie oznacza, że było dobrze. Tak naprawdę oznacza to tylko jedno, że nie byliśmy najgorsi. To jest za mało. Ale co jeszcze mogło się stać? No w tym roku wydarzyła też się powódź. To są autentyczne zdjęcia naszej serwerowni zapasowej. W pewnym momencie woda dochodziła do przedostatniego schodka. Dzieliło nas około 5 cm od zalania sprzętu. Na drugim zdjęciu widzimy zalewane agregatory prądotwórcze. Ja osobiście jak na to patrzę, to nadal mam dreszcze po plecach. To nie jest bezpieczny widok, to nie jest fajnie. Decyzja była jedna, ewakuujemy sprzęt, wypinamy wszystkie serwery z szaf. Te co cenniejsze, czyli serwery danowe, macierze, bazy danowe, wypinamy, przenosimy na piętra wyżej. Współpracujemy z firmą transportową dostępną 24 godziny na 7, która nam pomoże szybko przewieźć sprzęt. Wydaje się ok, to jest serwerownia zapasowa, prawda? Musieliśmy wezwać wszystkich programistów do pomocy. Po raz pierwszy w historii wszyscy nasi programiści zostali wezwani do pomocy. Zespół infrastrukturalny i unixowy nie podołał temu. Dlaczego? Bo nasza infrastruktura modułów żyła sobie przez 7 lat. No to zdarzały się takie rzeczy, że jeden moduł był na przykład tylko w jednej serwerowni, a inny moduł zależy, na przykład wiadomości korzystały z forum. Forum było tylko w serwerowni zapasowej. I to był też taki okres, że requesty od serwera do klienta nie timeoutowały, nie kończyły się błędem, że został czas przekroczony. Nie. One wisiały w nieskończoność. Czyli użytkownicy wchodzący na nasze wiadomości, czy jakikolwiek inny portal, na przykład na Zoomie, widziały tylko wiadomość, że strona się ładuje w nieskończoność. Też kompletna klapa. Możemy sobie pomyśleć, co użytkownik pomyśli, kiedy strona mu się ładuje w nieskończoność, co myśli o nas i o tym, co robimy. Musimy wezwać programistów, którzy to zaślepiali, wyrównywali to wszystko w ramach modułów. I tutaj wniosek jest jeden. Brakło nam elastyczności. Brakło nam tego, że musieliśmy ręcznie przepinać serwery, żeby się wyskalować z innych modułów, ale mimo wszystko brakowało tej elastyczności. Pozwoliliśmy też trochę na taką sytuację, że programiści przez 7 lat, jak to funkcjonowało, korzystali z tego, że mogą robić sobie w modułach taką lokalną standaryzację. Tu jest tak, ten serwer jest skonfigurowany pod aplikację i ten musimy potem inny serwer skonfigurować, żeby ta aplikacja działała pod niego dobrze. Więc podsumowując, to nas zawiodło. Znaczy nie to, że zawiodło, bo to działało przez 7 lat, tylko że to już nie wystarczy. Spełniało swoją rolę, ale to jest już taki rok, że musimy coś zmienić. I w roku 2010 stwierdziliśmy i podjęliśmy decyzję o pójściu w coś zupełnie innego, stworzenie świata na nowo. Stworzenie architektury, szczególnie infrastruktury, wykracza poza pewne normy, dlatego że tworząc architekturę całą od nowa infrastruktury, tak naprawdę budujemy firmę na nowo. Bo tak naprawdę zmieniamy życie pracy programistów i wszystkich inżynierów w naszej firmie. Więc nowa infrastruktura, nowe standardy, nowe rzeczy. I żeby do tego przejść, musimy sobie podsumować, jakie błędy popełniliśmy i czego już nie chcemy w przyszłości. Powiedzieliśmy sobie, że konfiguracji serwerów pod aplikację mówimy nie. Hosty, serwery wpinane w serwerownię mają być maksymalnie standardowe. Aplikacja ma być tam odpalona jakakolwiek, w jakikolwiek sposób. Musimy mieć globalną standaryzację, bo na każdej warstwie, na warstwie sieciowej, hostowej, aplikacyjnej, infrastruktury, baz danowej, bo mając tą standaryzację wiemy, jak co jest rozłożone w naszej serwerowni, wiemy, jak wszystko idzie po kolei. Dzięki temu możemy działać elastycznie, budować dobrą automatykę, która elastycznie się dostosowuje do tych standardów.
Może ma jakieś ramy, w których może działać w sposób elastyczny i szybki. I w roku 2010 podjęliśmy decyzję o tym, że analizując nasz rynek, jedyne rozwiązanie, które spełnia to nasze oczekiwania, to jest cloud. Cloud oznacza automatykę, oznacza skalowalność, oznacza dla nas standaryzację, bo w chmurze możemy łatwo skalować zasoby. I podjęliśmy decyzję o tym, jakiego clouda chcemy budować. Czy chcemy budować chmurę prywatną, czyli budujemy naszą infrastrukturę od nowa w naszej serwerowni, czy kupujemy ją od Amazona, czy wtedy też Rackspace'a. I zastanówmy się chwilę nad tym, zatrzymajmy się nad tym. Przypominam trochę, że to jest jeszcze rok 2010 i wtedy Amazon nie miał tak bogatego portfolio, był dużo droższy, ale też zapewniał fajne rzeczy. I zacznijmy na to się zastanawiać też na naszą prywatną serwerownią. Możemy tam zbudować całą infrastrukturę, ok, ale nie chcemy się za bardzo odizolować od świata, od tego, co jest na rynku. Więc stwórzmy sobie coś, co jest infrastrukturalnie agnostyczne. Coś, co nie będzie zależało od jakiejkolwiek chmury pod spodem, nie będzie zależało od Amazona, Google, Clouda, nie będzie zależało od naszej serwerowni. Zbudujmy sobie chmurę hybrydową, która będzie korzystała z tych dwóch rozwiązań. Czyli niezależnie w jakiej serwerowni się odpalimy, tam nasze aplikacje pójdą, będzie wszystko ok. I stwierdziliśmy, że wbudujemy w taki model na razie, że wbudujemy naszą serwerownię, chmurę w naszą serwerownię, gdzie będzie większość ruchu i postawimy region w Amazonie, w innym kraju, w innym regionie kompletnie, na przypadki awaryjne. To będzie tak zwany Disaster Recovery Plan, procedury DRP, czyli w przypadku problemu będziemy się tam przepinać. I naprawdę byłem na takich rozmowach, w których się zastanawialiśmy, a co jak nam zaleje znowu serwerownię albo zbombardują nam Kraków. I to polega na tym, że tak naprawdę skalujemy się w innej serwerowni, w innym kraju nadal podajemy ruch. I jak zbudować takiego clouda? Cloud składa się tak naprawdę z trzech warstw, tak pokrótce. To jest ta warstwa infrastruktury, to są nasze serwery, to jest nasza sieć, to jest to, co dostarcza nam moc obliczeniową. Dalej jest warstwa pasowa, to jest warstwa automatyki, to jest środowisko pracy programistów, inżynierów. To jest ta warstwa, która nam zapewnia to, że programiści mogą pracować i mogą pisać aplikacje. A warstwę SaaS-ową zostawiliśmy programistom. To oni wiedzą, czego chcą. SaaS to jest software as a service, to oni będą chcieli wiedzieć, jakie usługi chcą korzystać, jakie są usługi sprzedawać w ramach organizacji. Niech oni nam to zbudują. I to zrobili. I warstwa jasowa, czyli infrastructure as a service, czyli warstwa infrastrukturalna, polega na tym, że potrzebujemy automatyki sieci, hostów i storage'u. To jest całe zasoby, które potrzebujemy. I to u nas w ten sposób działa. U nas sieć jest w pełni zautomatyzowana poprzez Ansible'a, warstwa hostowa też jest w pełni zautomatyzowana. Wpięcie i dopięcie serwera kolejnego do ruchu trwa około 5 minut w naszym cloudzie. Warstwa storage'owa też jest skalowalna. Cała, że tak powiem, konfiguracja od mojej strony jako programisty w zespole PAS polega na tym, że idę do zespołu IaaS-owego i mówię mu, że potrzebuję takie zasoby. Oni edytują konfigurację YAML-ową i on dostaje w ciągu paru minut. Jest to bardzo wygodne i zapewnia bardzo dużą szybkość działania. I infrastrukturę możemy postrzegać dla nas jako też programistów, jako taką warstwę, taką, że dostaję storage, tam gdzie mogę trzymać nasze dane i mogę dostawać maszyny wirtualne od tak. I na podstawie tego możemy zbudować pasa, o którym opowiem więcej. To jest środowisko dla aplikacji, ale nie tylko, to jest też środowisko pracy programistów. Idealny pas jest taki, że my nie mówimy programiście, że ma wrzucić kod na serwer, jego to nie interesuje. On dostarcza kod tylko aplikacji, ma odpowiednie narzędzia, środowisko, w którym może pracować. I dzięki temu on się nie przejmuje wieloma rzeczami, nie przejmuje się utrzymaniem, to się dzieje dla niego automatycznie. I też możemy skalować te aplikacje. Ale w ramach też naszego pasa możemy nauczyć niezawodności. Możemy wymusić niezawodność. O tym za chwilę też opowiem. Możemy nauczyć projektować tak aplikacje, żeby one zawsze działały. Możemy to w ten sposób wymusić. I architektura pasa, do której doszliśmy przez nasz od roku 2010 do roku około 2012, poprzez metodykę prób i błędów, czy testowania pewnych rozwiązań w praktyce.
I są trzy rzeczy. Architektura musi być rozproszona. Nie możemy zależeć od jednego serwera, który rozprasza ruch na wszystko inne dookoła i jak on wysiądzie, to my zatrzymujemy pracę 300 osób. No nie. Tak po prostu nie może być. Musimy zamieniać też wszelkiego rodzaju limity w nasze atuty, czyli tam, gdzie jesteśmy limitowani, zastanawiamy się, czy tego nie rozproszyć, czy nie zrobić tego w ten sposób, żeby bardziej limitować aplikacje, czy po prostu rozpraszać ten ruch. Nie możemy pozwolić na to, żeby aplikacje były wyławione przez sieć, dyski i musimy odpowiednie warstwy cache'ujące po drodze. No i oczywiście najważniejsze, eliminacja SPOF-ów, SPOF, czyli Single Point of Failure. Nie możemy pozwolić na taką sytuację, że od jednego komponentu zależy cały system i cała praca. I jak to też wygląda w praktyce? Przedstawię teraz, jak wygląda proces pracy programisty, jeżeli chcę wypuścić nową wersję aplikacji do clouda. To jest nasz programista, który chce wypuścić aplikację AutoŚwiat, zaktualizowaną i ma odpowiedni deployment panel, na którym się loguje, podaje link do repozytorium, podaje konfigurację aplikacji, wybiera ilość sztuk, gdzie chce mieć odpaloną, to wszystko. Reszta dzieje się tutaj i programistę to już nie interesuje. To się już dzieje automatycznie przez warstwę pasową. I zacznę trochę od końca. Mamy sobie naszego hosta, który tą aplikację serwuje. Na każdym hoście jest aplikacja agentowa, która wie doskonale, jakie aplikacje są odpalone na niej, śledzi jej tryb życia, informuje i zgłasza tam w odpowiednim odstępie czasu ich status, że mam na przykład 8 aplikacji, a minutę temu miałam 7, czy jedna doszła, informuje nas o wszystkich rzeczach, zgłasza się do nas, do naszego systemu, mówiąc o tym, że hej, jestem wolna, mogę jeszcze dwie aplikacje wziąć i uruchomić. I tym naszym sercem tego układu jest scoreboard, to jest nasza nazwa własna, ale możemy nazwać go takim sercem automatyki. To jest system taki trzymający dane o stanie wszystkich aplikacji w naszej chmurze. Czyli trzyma stan wszystkich aplikacji. Jak już mówiłem wcześniej, nie możemy sobie pozwolić na wąskie gardła i spofy. To ewidentnie wygląda na spof, prawda? Ale tak nie jest. Dlatego, że jeżeli nam serwer scoreboardowy, jeden z któryś wypadnie z ruchu, z obiegu, powstanie nowy w ciągu tam bardzo krótkiego okresu czasu i agenty wyślą do niego raporty. On uzupełni swój stan wiedzy w ciągu paru minut. To jest całe clue, że tak powiem, tego, że uchroniliśmy się przed jakąkolwiek awarią związaną z naszą automatyką. I drugie pytanie jest też takie, że nie każda aplikacja nadaje się do clouda. To jest rzecz, którą my w firmie prowadziliśmy przez parę lat, do której którą pracowaliśmy razem, do której przekonywaliśmy i to została ona wypracowana. Po pierwsze, aplikacje muszą być małe. I to można podać na przykładzie sympatii. Jeżeli na stronie sympatii mamy nasz czat i mamy naszą stronę, jeżeli czat przestanie działać, strona jest nadal podawana, bo tylko część aplikacji na przykład była obciążona większym ruchem, to tylko tą grupę aplikacji możemy sobie wyskalować w ramach systemu. I tutaj też jest pewnego rodzaju zmiana myślenia, jeżeli chodzi o pisanie i projektowanie aplikacji. My już nie piszemy aplikacji tylko dla aplikacji, my piszemy system z dnia na dzień. Piszemy systemy. Ta aplikacja żyje w pewnym systemie, musimy mieć to na uwadze. Jeżeli mamy małe aplikacje, możemy je łatwiej wyskalować, możemy je łatwiej utrzymać i możemy łatwiej wdrożyć kolejną osobę w rozwijanie tej aplikacji. Aplikacje też muszą być bezstanowe. Wszystkie aplikacje stoją za pewną warstwą sieciową, do której jest rozpraszany ruch. Nie masz pewności, gwarancji jako programista, że dostaniesz ten sam, że kolejny request wyląduje na twojej aplikacji, w której zapamiętałeś sobie stan. Nie ma takiej gwarancji. Jeżeli chcesz zatrzymywać sobie, utrzymywać stan, są do tego usługi w naszym cloudzie. Są do tego kolejki, jest do tego storage, są do tego bazy danych. Ale aplikacje muszą być bezstanowe. Też z innego powodu. Aplikacja może zostać zatrzymana, może zostać usunięta, może zostać zmigrowana. W każdej chwili. Kolejna rzecz, rzecz asynchroniczna, której się też nauczyliśmy po naszej powodzi, czyli po tych wiszących requestach w nieskończoność, nauczyliśmy tego też organizację,
że aplikacje muszą być asynchroniczne w naszym cloudzie, czyli jeżeli dostaniemy jedno zapytanie, na którym wisimy 30 sekund, możemy obsługiwać większą ilość zapytań pod spodem, możemy obsługiwać kolejne zapytanie. To nie jest tak, że jedno zapytanie blokuje całą aplikację. I teraz przejdziemy do mojego ulubionego fragmentu. Opowiem trochę o House Monkey, czyli o naszej małpie. To jest mechanizm, który został wymyślony też bazowo w Netflixie, który my zaimplementowaliśmy również u siebie. I na czym to polega? Po pierwsze, w cloudzie jest jedna rzecz taka, że awaria jest stanem normalnym. Życie w ciągłym stanie awarii przygotowuje nas na życie w przypadku prawdziwej awarii. Aplikacja może zostać zatrzymana. Po prostu. Aplikacja ma nałożone na siebie limity, jak je przekroczy, zostanie usunięta. Sieć nie jest stabilna. Wszystko nie jest stabilne. Trzeba się przygotować na to, że jeżeli, nie wiem, wystawimy sobie naszą aplikację w chmurze i powiemy sobie OK, to jest taki API, to wyślę do niego 1000 requestów na sekundę i zobaczymy, co się stanie. No aplikacja umrze. Trzeba się nauczyć ją też limitować. I to robi nasz mechanizm. To jest nasza aplikacja pasowa, nazywa się House Monkey, która chodzi w cloudzie. Losowo wybiera sobie aplikacje i robi z nimi różne dziwne rzeczy. Czyli już programiści w środowiskach deweloperskich, integracyjnych, przed wpuściem na produkcję mogą zauważyć przed takim etapem wygrzania aplikacji, aha, coś się już dzieje. Ona imituje sytuacje awaryjne. Czyli na przykład wyłączy serwer, wyłączy sieć aplikacji, zatrzyma ją, coś z nią zrobi. I to jest też rzecz, którą jest dość szokująca na początku, że ta awaria jest stanem faktycznym. Ona się będzie działać zawsze. Dlatego musimy być na nią ciągle przygotowani. Nasze aplikacje są rotowane w ciągu 2-3 dni, czyli 2000 aplikacji są ubijane, testowane non-stop. Wszystkie są rotowane do swojego stanu bazowego też w ciągu 2 dni. Jak to wygląda w praktyce? Od strony też taki user experience. To jest nasz market, w którym programista zaczynający pracę przychodzi, dostaje projekt, rozmawia ze swoimi kolegami zespołu, jak go zrobić. I go odsyłają do tej strony, na której mu mówią, OK, tutaj możesz zakupić sobie bazę danych, tu możesz zakupić sobie monitoring, storage, odpowiedni też cache i możesz zakupić sobie cały jakby swój język programowania, w którym chcesz pisać. To sobie potem kleisz wszystko i używasz po prostu. To oznacza tylko tyle, że uzyskaliśmy bardzo dużą reużywalność usług w cloudzie, dlatego że programista przychodząc do pracy nie zastanawia się, jakby tą bazę skonfigurować, jak ją zrobić, po prostu zamawia ją i używa. Jest to coś, co przyspiesza diametralnie pracę. I co też nas przyspieszyło przez lata do tego, że byliśmy w stanie tak szybko się wyskalować i tak dużo marek przejąć, że tak powiem, jeżeli chodzi o stronę techniczną. I uzyskaliśmy same zyski, które nasz manifest początkowy spełnił. Uzyskaliśmy elastyczność, reużywalność, skalowalność. Wprowadziliśmy standaryzację, aplikacje stały się standardowe, nie są zależne od serwera, na którym są uruchomione. Wszystko działa automatycznie. Przy też takim dużym ruchu i takich dużych aplikacjach nie da się już pracować ręcznie. Nie przerastartujemy 2000 aplikacji. Choćbyśmy bardzo, nie da się po prostu, jest to niemożliwe. Ale to nie jest tylko tyle, bo powiedziałem trochę o takiej stronie technicznej, ale też bardzo ważną kwestią jest to, że tak naprawdę przez 6 lat, odkąd był wprowadzony cloud i tak naprawdę przez 9 lat pracy clouda, takie 6 lat było takie bardzo też znaczące w tym okresie, to jest to, że prowadziliśmy ciągłe warsztaty, ciągle pracowaliśmy z programistami, przekonywaliśmy organizację do tego modelu. Chmura nie zmienia tylko jakby tego, że masz usługi, w których pracujesz, ona zmienia twoją filozofię i podejście do pracy. Inaczej pracujesz niż w roku 2003 czy 2010. I wcześniej pracowaliśmy w takim trybie, że mieliśmy dwa zespoły, jak powiedziałem na początku, zespół Unixowy i zespoły produktowe, deweloperskie. Nasz zespół Unixowy siedział w serwerowni, miał całą ścianę telewizorów, na których oglądał monitoring, reagował na incydenty, utrzymywał serwery i aplikacje. Mieliśmy w naszej siedzibie na Zapolskiej i też na pilotów. Przez jakiś czas mieliśmy zespoły deweloperskie, które pracowały na swoich produktach. I każdy z tych dwóch osób pracujących w zespole ma inną perspektywę pracy. Programista chce wdrażać, chce dostarczać funkcjonalności, nie chce się przejmować utrzymaniem serwerów, on chce, żeby wszystko działało szybko. Z drugiej strony mamy administratora systemów Unixowych, który chce mieć procedury, chce mieć święty spokój, czyli chce mieć stabilność swoich usług, nie chce wstawać w nocy i pracować po godzinach.
Chcę mieć prostą, zarządzalną infrastrukturę. Prosta infrastruktura oznacza mało feature'ów. I on chce mieć po prostu stabilne środowisko pracy. Jak widzimy, to typowy konflikt, który część może już Was zna, polegał na tym, że po prostu zdarzały się takie kuriozalne sytuacje, że programista wdarzał aplikację w piątek o 16, a administrator pisał o 17, nie mogąc się dodzwonić do programisty, do swojej żony: kochanie, będę później w domu. Po prostu. Tak czasami się zdarzało. I też dochodziło do takiej sytuacji, że programiści też byli z mojej strony też złoszczeni, bo chcieli budować fajne rzeczy, a żeby je budować, potrzebowali narzędzi. Z drugiej strony zespół Linuxowy nie miał na to czasu, bo zajmował się utrzymaniem aplikacji i mówił mi: nie, albo nie mamy teraz czasu. Zespół nie działał efektywnie, dlatego od paru lat dożyliśmy kulturę DevOpsową w naszej firmie. Nie ma już zespołu Unixowego, nie ma zespołu zajmującego się utrzymaniem. To była jedna z większych rewolucji w firmie tak naprawdę. To chodzi o to, że programiści przejęli swoje aplikacje i pełni za nie odpowiedzialność. To jest duże rozgraniczenie, to musimy sobie tutaj powiedzieć. Programiści mają monitoring, który sobie sami konfigurują i sami utrzymują aplikacje, w pełni podejmując odpowiedzialność. Wydaje się trochę na początku to straszne i każdy się tego obawia na początku odpowiedzialności, ale z mojej strony to jest bardzo fajna sprawa, bo tak naprawdę ja wiem, co się dzieje z tą aplikacją. Wcześniej zdarzały takie sytuacje, że no okej, okay, administrator widział, że ta aplikacja świeci się przez 5 minut, ale zgasły to monitoring, to w sumie jest okej, okay, nie? No ale tutaj możemy sobie, tak naprawdę jako programista, mogę sobie zobaczyć, że okej, okay, to mogę wprowadzić tę aplikację, zrobić ją w lepszej jakości i mam argumenty do rozmowy o tym, że ta aplikacja potrzebuje poprawy, że potrzebuje rozwoju, potrzebuje funkcjonalności. Mogę się więcej z nią pobawić, prowadzić lepsze zabawki do niej po prostu, jeżeli chodzi o to. I też to uczy projektowania i pewnej dojrzałości produktowej. Z drugiej strony administratorzy zaczęli robić rzeczy ciekawsze. Zaczęli programować, zaczęli pisać automatykę, zaczęli iść do clouda. I to daje duży postęp. Ja osobiście jako pracuję jako programista w dziale cloud, no to 70% mojego czasu pracy to jest programowanie, 30% to są debugowanie, sprawdzanie i trzymanie tego jakby w życiu. Ale możemy też sobie znowu pomówić o tym, jak to wygląda fajnie teoretycznie, ale powiedzmy sobie, jak to wyglądało w praktyce. Przez te lata dotrwaliśmy do wyborów parlamentarnych, ale wybrałem na dzisiaj wydarzenie ostatnie, które dość odniosło się w naszej infrastrukturze. Też mieć Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. W tym samym dniu też ogłosił rezygnację Jurek Owsiak. Od naszej strony to wyglądało w ten sposób. Wykładniczy skok ruchu. To było około godziny 14 do 16, jak ja wtedy pracowałem. Dowiedziałem się o tym od kolegów siedzących za mną z tyłu, którzy dostali powiadomienia na telefon, bo mnie monitoring nie obudził do reakcji. Po prostu kompletnie nie dostałem żadnego incydentu, żadnego alarmu. Automatyka zadziałała sama. Nie musieliśmy przepinać ręcznie serwerów, konfigurować. To się działo samo. Sercem clouda jest właśnie automatyzacja. Ale mimo wszystko, w roku 2018 podjęliśmy decyzję o migracji do chmury publicznej. Działaliśmy w naszej chmurze prywatnej się prawie już 9 lat. W przyszłym roku będzie już 10. I zaczęliśmy od roku migrować się do chmury publicznej. Jesteśmy z chmury prywatnej, byliśmy bardzo zadowoleni, ale musimy patrzeć trochę w przyszłość i zaczęliśmy się zastanawiać, jak możemy wykorzystać potencjał naszych inżynierów, naszej pracy. I zaczęliśmy sobie podsumowywać, jak teraz to wygląda. Chmury publiczne dostarczają więcej funkcjonalności. Po prostu. U nas pracuje 300 osób w DreamLabie. W innych, u naszej konkurencji cloudowej, bo jako z perspektywy PaaS-a, naszą konkurencją jest Google, jest dla nas konkurencją Amazon. I oni mają tysiące programistów. Oni dostarczą de facto więcej funkcjonalności. Te chmury stały się też z czasem i koszt stał się mniejszy. I mając te nasze funkcjonalności, które rozwinęliśmy, z których żyjemy, zastanówmy się trochę, jak połączymy je z tymi funkcjonalnościami, jak bardzo uzyskamy skok z tego, że nasi inżynierowie zamiast też dostarczać kolejne usługi bazodanowe, storage'owe, całą tą automatykę, zaczynają korzystać z automatyki AWS-owej i na ich podstawie zaczynają budować kolejne narzędzia, które są używane też u nas w naszej organizacji. I jest to dość istotne, dlatego że ci ludzie zaczną mogą robić ciekawsze rzeczy, jak i też są dwie duże kwestie.
Wprowadzenie nowego modelu machine learningowego, bo mamy też nasze usługi machine learningowe w naszym cloudzie, trwa. Ono trwa tam parę dni, parę tygodni, zależy jaki model, jak to wytrenujemy, jak to zrobimy. A tutaj możemy korzystać z gotowych modeli, tak naprawdę tworzyć nowe, nie reimplementować tych, które są na rynku dostępne. Możemy skorzystać z tego, co jest dostępne i zbudować coś na tego podstawie nowego. I kolejna rzecz jest taka, że uzyskujemy łatwiejszy onboarding, łatwiejszą rekrutację. To też jest pewnego rodzaju bolączka, bo teraz cloudy stały się standardem publicznym, globalnym. Uzyskanie certyfikatu z Amazona czy z Google Clouda nie jest tak trudno dostępne jak kiedyś. I ludzie to już znają po prostu. Przychodzą z innych firm, używali tam tych rozwiązań. Przychodzą teraz do nas, uczą się naszego clouda, muszą spędzić parę miesięcy, żeby się wdrożyć, przyzwyczaić się do niego, że jeżeli na przykład pracują w zespołach infrastrukturalnych, platformowych, to muszą się nauczyć korzystać z tego clouda, że tutaj mamy tą naszą szynę komunikacyjną, że to jest ten taki protokół. To kosztuje. A tak to ci ludzie mogą od samego początku pracy zająć się produktem, platformą, rozwijać kolejne nowe rzeczy, pracować szybciej i wydajniej. Ale oczywiście to nie jest takie wszystko proste i fajne, jak się na początku wydaje, bo też 9 lat rozwijaliśmy tego clouda. Nasze serwery są maksymalnie zautomatyzowane i zoptymalizowane pod nas. One, to jest nasz sprzęt, mamy tam nasze rzeczy, mamy naszą zmniejszoną jakby politykę izolacji i natykamy się na limity. Limity są wszędzie, na każdym API AWS-owym. Jeżeli chcemy wylistować sobie listę instancji albo chcemy to robić 100 razy na minutę czy 1000 razy na minutę, w pewnym momencie dostaniemy limitem od AWS-a. Tak samo przenosząc aplikacje, nie możemy tego robić w ten sam sposób, że przenosimy aplikację z jednego clouda do drugiego i będzie tak samo wydajnościowo działać, też musimy się przekonać na limity. Ale tego już nie robią programiści, to już robi mój zespół. Jak i też również musimy zapewnić optymalizację kosztową. Ceny nie są już aż tak duże, jednak są i musimy nauczyć musimy też się nauczyć projektować tak aplikacje i projektować tak systemy, żeby mieć te koszty w głowie. Rachunek przychodzi co 6 godzin. Można sobie zobaczyć, że jeżeli użyliśmy usługi DynamoDB nieoptymalnie, to dostaniemy rachunek odpowiedni. W naszej serwerowni jeszcze wcześniej było tak, że okej, przy zwiększony ruch, serwery go obsłużyły, mamy stały koszt serwerów. Cały czas ten sam, roku do roku, stały koszt serwerów. Tutaj już niekoniecznie, tutaj już płacimy za usługę, za którą płacimy, czyli możemy w jakimś dniu dostać wyższy koszt, bo mieliśmy błędne wdrożenie. I oczywiście migracja danych i aplikacji, czyli musimy zmigrować 2000 aplikacji. Aplikacje zostały zmigrowane, już mamy pierwszych klientów, którzy są włączeni, którzy nawet częściowo nie wiedzą o tym, że już są w Amazonie, zostali poinformowani o tym i nie zgłaszają na to żadnych problemów. I oczywiście migracja danych to jest około 6 do 8 petabajt danych do zmigrowania. To się też dzieje cały czas w trakcie, zależy od projektu, usługi. No i oczywiście na samym końcu to wszystko musi się dziać transparentnie. Nie możemy zatrzymać pracy programistów. Aplikacje migrują się w sposób niewidzialny dla nich. Mamy nadzieję, że za rok nasi programiści po prostu dowiedzą się od maila komunikacyjnego od nas, że zostali przeniesieni do Amazona i mogą korzystać z tych usług w taki i w taki sposób. I zapraszamy na warsztaty. To jest bardzo duże wyzwanie, oczywiście. I tym wszystkim zajmuje się tak naprawdę teraz mój zespół i też w dziale cloud zespoły platformowe również tym współuczestniczą. Ale patrzymy na to z dużą nadzieją. Dlatego, że poddaliśmy się audytowi z Roberta Rosjena, który jest szefem transformacji AWS firmy enterprise'owych na całą Europę. I stwierdził, że w swoim doświadczeniu życiowym nie widział tak dojrzałej firmy do migracji. Dlatego, że tak naprawdę my jesteśmy cloudem od 9 lat. My mamy pasa i automatykę agnostyczną. My tylko się przenosimy na inne mechanizmy, które mogą działać w inny sposób, ale cała filozofia i metodyka pracy jest taka sama. Tak samo filozofia pracy zostaje taka sama. Czy mogę coś jeszcze wam o czymś jeszcze powiedzieć? Czym chcielibyście jeszcze usłyszeć? Mieliśmy różne podejścia do wirtualizacji. Nawet próbowaliśmy Dockera w roku 2013, gdy były jego początki.
i wtedy się z niego wycofaliśmy. Używamy maszyn wirtualnych. Na przykład nasze maszyny wirtualne mają trochę inne konfigurację tą optymalizacyjną na początku niż te w Amazonie, więc na tym jeszcze pracujemy. I używamy też konteneryzacji teraz, bo wcześniej zamiast kontenerów mieliśmy własne natywne rozwiązanie, które już w całości zmigrowaliśmy do kontenerów, bo kontenery są standardem i kontenery możemy odpalić w innych usługach automatyzacyjnych jak EKS, Marathon, cała bajka. Więc musieliśmy tak naprawdę tą warstwę konteneryzacji, którą my wcześniej mieliśmy, przenieść na standard, który jest na świecie. I to już się stało rok temu. I też z kontenerami było nam prościej, to jest też ważna rzecz, bo mieliśmy aplikacje bezstanowe. A w Dockerach nie ma pojęcia stanu. Jeżeli kontener zginie, to aplikacja też zginie. Więc to było dla nas dość proste. Tak. To jest fajne pytanie, bo wszystko jest fajnie, jak się jest na swoim sprzęcie, w swojej serwerowni, bo można sobie postawić jakąś taką warstwę firewallową, która to wszystko obsługuje, mamy jakąś tam standaryzację tych sieci i jakąś mam izolację tych zabezpieczeń w naszej serwerowni. Idziemy do chmury publicznej, w której nie mamy naszego sprzętu, nie mamy naszej serwerowni i jesteśmy na cudzym sprzęcie, który możemy współdzielić z innymi, jakby, innymi po prostu firmami. I to jest rzecz, na którą pracujemy cały czas, że mimo wszystko mamy dość mocne podejście do tego, żeby SSL komunikacyjny był wszędzie, żeby wszędzie były dobre zabezpieczenia, cały czas to audytujemy i no, nas nie ma na to zgody, żeby coś poszło nieszyfrowanym ruchem w chmurze publicznej. Mamy dedykowane połączenia z Warszawy do serwerowni w Amazonie, tylko dla nas wyłącznie i co nam pomoże też z ruchem na początku, to jest duży. I działamy w ten sposób. Trudno mi jeszcze o tym powiedzieć, bo to są takie rzeczy. Mogę powiedzieć ogólnie. Może jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, to dziękujemy bardzo za bardzo interesujący wykład.